Stój! To nie ma sensu chyba tego robić. Winy nie ma. O, matko jedyna. Marcin, taniej by było po prostu znaleźć inny samochód. Witam serdecznie, moi drodzy. Zgłaszam się do was z prośbą, potężną prośbą, ogromną prośbą. Mianowicie chodzi o zrobienie zbiórki na Gabrysię, czyli córkę Marcina. Naszego Marcina tutaj, którego możecie widzieć na kanale. Ale od początku o co chodzi? Przede wszystkim Gabrysia jest to dziewczynka, która ma w tej chwili 8 lat i jest chora na cukrzycę pierwszego stopnia. Jest skazana do końca używać pompy insulinowej. Oczywiście ma pompę insulinową, taką, którą dostała w szpitalu i ta pompa jej oczywiście służy, tak? Tylko że problem polega na tym, że ta pompa niestety no, nie jest na tyle zdolna, że dziecko może się wyspać każdej nocy, gdyż musi być, że tak powiem, budzona, musi być tak mierzony cukier, tak? Musi być mierzony ten cukier. Słuchajcie, wybaczcie, nie miałem styczności z tą chorobą, nie do końca mogę wam przekazać 100% informacji, także nie chciałbym też was okłamywać, bo to są za poważne rzeczy, żeby jakieś kłamstwa tutaj rzucać, ale wiem, że dziecko potrafi po prostu iść do szkoły niewyspane, nie mówiąc już o rodzicach, którzy też oczywiście nie śpią, no bo muszą nad tym dzieckiem czuwać, bo pompa zaczyna piszczeć, skrzeczeć, że jest potrzeba interwencji drugiej osoby. Powiecie, dlaczego ta zbiórka? Chodzi o to, żeby to dziecko mogło lepiej funkcjonować. Słuchajcie, idealnie funkcjonować nie będzie, ale zawsze można pomóc, żeby to funkcjonowanie było zdecydowanie łatwiejsze. Czyli żeby na przykład dziecko mogło się wyspać w nocy, na przykład rodzice, żeby mogli odpocząć w nocy. Marcin, którego widzicie na kanale, on po prostu ma nieprzespane noce. Nie każde, ale w większości ma nieprzespane noce. Chodzi o to, żeby pomóc zebrać kwotę na nową pompę insulinową, która jest, że tak powiem, nowocześniejsza. W czym ona jest nowocześniejsza? Dowiedziałem się właśnie w dniu dzisiejszym. Przede wszystkim ma bardzo ważną funkcję. Ma powiadomienie na telefon, gdzie na przykład dziewczynka może pójść do koleżanki i, że tak powiem, rodzice mogą mieć podgląd na jej stan zdrowia na telefonie, a nie tak jak miało teraz to niedawno miejsce, jak się dowiedziałem, że Gabrysia poszła właśnie do koleżanki, tam koleżankę odprowadzić na chwileczkę. No i mama oczywiście już była zaniepokojona tym tematem, ponieważ no, dziecko ma określony czas na dotarcie do domu, ma odpowiedni czas na dotarcie do domu. No a wiadomo, jak to dziecko, tak, małe dziecko, 8-letnie, no zagadało się z koleżanką, zostało troszeczkę dłużej gdzieś tam na ulicy, na chodniku. Mama już zaniepokojona, czy coś się nie wydarzyło niedobrego, zaczęła szukać swojego dziecka. Więc to na pewno też by bardzo ułatwiło. No i oczywiście Marcin urzęduje w OSP. No i takie OSP dowiedziało się właśnie o tym i zorganizowali piknik. Piknik na cel charytatywny, żeby pomóc zebrać mu pieniążki na taką właśnie pompę. No i ten piknik się odbył. Oczywiście zebrano, słuchajcie, powiem tak, na to wszystko jest potrzebne 30 tysięcy złotych. Zebrano coś koło ponad 10 tysięcy złotych i wyszedł jakiś osobnik na scenę i oznajmił jak Superman, wielki bohater, że on resztę dokłada od siebie. Super, rewelacja. Słuchajcie, nic o tym nie mówiłem wam, bo nie było takiej potrzeby, tak? Zebrali całą kasę, mają całą kasę. Słuchajcie, minęło 4 miesiące, oczywiście super bohater znikł. Narobił tylko po prostu nadziei dziecku, bo dziecko to słyszało, że udało się zebrać całe pieniądze. No niestety, dziecko pytając się rodziców Marcina, to jak ta pompa, kiedy ona by była, jakby to wyglądało. No i rodzice musieli powiedzieć, że niestety pan, który wystąpił tam tak pięknie, oficjalnie, narobił dziecku tylko nadziei, nie zdając sobie na pewno sprawy z tego, jaką krzywdę zrobił dziecku po raz drugi. Raz, że dziecko zachorowało, to jest wielka krzywda, a drugi, że robicie zbędne nadzieje. Wiecie, dorosłej osobie można robić jakieś zbędne nadzieje. Trudno. O, ktoś mi obiecał tam super auto za złotówkę, nie wyszło. Dobra, ja jestem dorosły, odporny. Ale dzieci nie są odporne na takie rzeczy i uważam, że to było chamstwo. To było po prostu mega chamstwo ze strony tego gościa, bo tak to by po prostu
4 miesiące temu bym was poprosił, czy byśmy mogli zrobić taką zbiórkę, zrzutkę na przykład, żeby pomóc, tak? No ale niestety wyszło jak wyszło. No i teraz właśnie wczoraj zwróciłem się delikatnie do was z taką prośbą, z zapytaniem na live'ie, co wy na to, jeżeli zrobilibyśmy taką zrzutkę? Powiedzieliście, że oczywiście nie ma sprawy, takiego odzewu się nawet nie spodziewałem od was. Tutaj w opisie filmu umieścimy sobie ten kawałek tego materiału, tej zrzutki, tam link dam wam. Jeżeli byście mogli pomóc chłopakowi, będę bardzo, bardzo wdzięczny chłopakowi i jego córce, Gabrysi. Tu chodzi o Gabrysię, tu chodzi o dziecko, tak? Stary koń, taki jak ja, taki jak on, da sobie radę. Słuchajcie, my też nie chcieliśmy tego absolutnie w żaden sposób wykorzystywać, żebyście tak nie myśleli, bo dam wam najlepszy przykład. Sami żeście krzyczeli, żeby robić, organizować zbiórkę pieniędzy na te pojazdy poniszczone przez Ukraińców. Słuchajcie, mam dwie ręce. Mam dwie ręce, mam dwie nogi, mam mózg, mogę zasuwać, mogę zapierdzielać i mogę to naprawiać, nie ma problemu, tak? To jest tylko taki element, wiecie, auto to jest po prostu kawałek blachy, które po prostu do życia nie jest aż tak potrzebne. No ale tutaj w tym wypadku ta pompa jest bardzo potrzebna do życia, do lepszego funkcjonowania, bo to nie jest tak, że bez tej pompy dziecko nie przeżyje. Przeżyje, tylko będzie mogło lepiej funkcjonować, tym bardziej, że mało tego, dziecko chodzi jeszcze do tej tak zwanej pierwsza, druga, trzecia klasa, gdzie jest jedna nauczycielka i ta nauczycielka jest oczywiście wyszkolona, przeszkolona, nie wiem, czy dobrze mówię, przez służby medyczne, jak się zachowywać przy dziecku, które ma cukrzycę. I to dosyć poważną cukrzycę. Ale idąc do czwartej klasy, tam już tych nauczycieli będzie załóżmy 10-15, no i niestety nie da się wyszkolić każdego nauczyciela, tak? Więc też będzie ten problem taki. I ta pompa by naprawdę ułatwiła życie. Dobra, nie przedłużając tego, bo chciałbym go poświęcić właśnie ogólnie ludziom z cukrzycą. Dlaczego? Gdzie Ewa przyjechała do nas razem z Darkiem. Kto to jest ta Ewa? Jak widzieliście live'y, zobaczcie sobie na live'y, które są. Ja wiem, że teraz nie ma tych komentarzy, ale jak występ bierzecie udział w live'ach, to tam jest taki kwiatuszek i napis obok Ewa. I ta Ewa zawsze wam pomaga, jeżeli zadajecie bardzo mądre pytania i potrzebujecie na nie odpowiedź. Ona strasznie próbuje zwrócić uwagę na to, abym przeczytał właśnie te komentarze, które są potrzebne. Więc bardzo mi pomaga w tym. Robi to bezinteresownie. Mało tego, to jest osoba, która swój cenny czas poświęca na to, żeby na przykład przeszukiwać informacje o warsztacie. Bo wie, że poszukujemy jakiegoś tam warsztatu, który będzie miał lepsze przede wszystkim komfortowe warunki. Bardziej komfortowe warunki, nie lepsze. No, wiecie, o co chodzi. Przede wszystkim, żeby było jakieś ogrzewanie, a nie żebym ja musiał w kapturze przed wami występować. Tu jakieś tam ogrzewanie kominkowe mamy, ale na taką halę ten kominik nic nie daje. I Ewa to w swoim wolnym czasie robi, słuchajcie. Więc uważam, że to jest kobieta skarb. Mało tego, też mają dziecko chore na cukrzycę. No i nie byłbym sobą. Nie byłbym sobą, gdybym po prostu ja was prosił o coś, a tutaj ciągnął srokę, jak to się mówi, za ogon. I teraz coś wam chcę pokazać. Pokazać, powiedzieć, przeczytać. Ewa z Darkiem nic nie wiedzą o tym. Będzie taka niespodzianka. Nagramy. Bo ja już Ewie powiedziałem, że będzie na wizji. Na razie myślała, że to są żarty, ale nie. Zakupili sobie Passata. Notabene też tu z Oławy. Zakupili sobie Passata, bo potrzebują mieć drugie auto, no bo wiadomo, małżeństwo, tak, jedno jeździ do pracy, drugie się opiekuje dzieckiem, drugie wraca, jeździ. To auto musi być, no bo wiadomo, dziecko chore na cukrzycę, nigdy nic nie wiadomo. Zawsze musi być jedno jeździdło do dyspozycji jednego z rodziców, czyli muszą mieć dwa auta. Spoko. Kupili sobie Passacika B5, mają już jednego B5, tylko w benzynie 1.8 z gazem. No i drugiego kupili, słuchajcie, w dieslu 1.9, 130, tam chyba jeden koni, czy jakoś tak. I prosili o wymianę rozrządu. Wahacz pasażera, tam Darek próbował coś sobie pogrzebać, ale żeby wymienić te wahacze górne, coś się wydarzyło z gwintem, będziemy musieli się przyjrzeć temu, spryskiwacze, no i tu mam napisane olej. Olej był wymieniany jakieś 3 tygodnie temu. No był wymieniany, najprawdopodobniej 3 tygodnie temu olej, ale ja myślę, że powinniśmy mu zrobić cały zestaw
fortę i wrzucić do tego olej. I to dostanie od nas. Od nas, ode mnie w gratisie. Też lubię pomagać. Jak mogę, tak pomogę. Więc teraz nie będzie to stricte, czysto odcinek taki, wiecie, z mechaniki, jaki znacie na co dzień. Jakieś tam urywki oczywiście zrobimy z tego, że pomagamy, tam właśnie ten rożen robimy i tak dalej. Jak będzie coś ciekawego, coś tam pokażemy. Wy już wiecie, że to jest w formie prezentu. Oni jeszcze tego nie wiedzą. Ale warto pomagać drugiej osobie. To jest słynne 1,9 wtedy. Tak jest. 131 koni. 131. Coś takiego. Dobra. Radku. Słucham ciebie. Jakieś niepokojące głosy? Nic. Na pewno mamy jakiś wyciek tutaj. Świszczy mi coś, ale nie wiem, któraś rolka, ale to tak, jest. Nie wiem, która. No, albo już... Będzie na wierzchu, to ją zrobimy. Tak samo zobaczymy łożysko od Wisko. Bo jak zdejmiesz przód, zostawiłeś zaślepki jakieś. Tego nie ma. Tego już nie było, wiesz? A co to jest? Aha, nie wiem, co to jest. Przyszedł panu Marcinu zapytać, wiesz? A, już wiem, to jest od części jakieś, ale to już jest... Od części jakieś, tak, dobra. Ale to już jest nieaktualne. Dobra, bo tu widzę zapocenie, więc najprawdopodobniej tam się gdzieś będzie coś sączyło. Tu widzę na odmie, widzisz? O. Tak. To nawet musiałbym krywę ściągnąć, że to jest odma, albo jest do przyczyszczenia odma, ale to mówię ja sam. Damy radę. Zrobię, wiesz? Dobra, czyli tak, mamy rozrząd. Pasek PK. Paski, ja widzę, że jakieś takie... Nie wiem. Czy sądzisz? Powiem tak, wymiana tutaj tych pasków nie jest taka łatwa. Drewo, ale Wisko ktoś robił, widać. Widać, jest jakieś świeże, no. Tak, i łożysko też tak... No, świeżutkie. Budyniu nie ma na korku. Mam teraz przejechany, bo przedmuchał to, no wiesz, to teraz ciężko. Aha. Nigdy w życiu tak nie trzymajcie tego. Już cię tłumaczę. Znajomemu... Ojciec też tak sobie szmatki wkładał. Podbiło do góry i wciągnęło tutaj. Zblokowało mu pasek PK i rozwaliło rozrząd. Słyszałeś? Przez głupią szmatkę. Tak, ale wiesz, stracił silnik. Stary daty jest. Nie szkodzi. Wiesz, ja tu wkładam do magnecika, wiesz, sprawdzę, bo ale... Wahacz. Prawo... Wahacz masz jakiś. Tak. To się za to brałem. I się nie dobrałem. Znaczy odkręciłem tą główną śrubę. To są dolne. Górne. Górne? Tak, to są górne. Z tamtej strony. Dwa tamte? Tak. Jest jeden walnięty, bo lata jak żyto. I ta śruba długa. I ją ciężko, wybiłem ją. Ruszyła się? Ruszyła się, jest nowa wsadzona. Aha. I chciałem wymienić sobie od razu dwa, już mówię, kupię. Tylko musisz MacPersona wyciągnąć, bo nie odkręcisz tych bocznych. Właśnie, teraz mi posłuchaj. Gościu robił tak. Wykręcił, już chcę tu budować się, nie? Odkręcił śrubę główną od amortyzatora i wysunął, wiesz? I kuźwa jakoś to odkręcił. Ja z... Damy radę. Dobra. Czyli te idą na tą stronę. Tak, od razu dwa bym wymienił. Dobrze. Ten z prawej strony bodajże lata. Bo ja go mi wyciągnąłem, to tak wiesz. I stuka puka, wiesz? A zobacz, jak koło stoi z prawej strony. Może nie. Ale czemu tak? Bo on tak zrobił, zostawił, bo zima przyszła. Widzisz, jak krzywo? On jest stary. No właśnie. Zbieżność. Bo jak ruszysz już te wahacze, to już trzeba zbieżność ustawiać. Tak. Ale zima przyszła, nie mamy garażu. I więc... zacząłem robić, nie dało się, zimno, zacząłem sypać, deszcz. Wahacz. Radku, słuchaj, jeszcze tutaj. Rozrząd. Nasi byli. Nasi tuż grzebał. Jest na jednej śrubie gwint zerwany. Na Klicha. Od góry, wiesz? Dobra. I nie wiem, co z tym zrobić. Zrobi się. Bo jakbyś zobaczył, może nie wiem, czy nagwintować, czy... No trudno stwierdzić. No nie wiem, Radziu, no doradzisz, zresztą ty jesteś szpecem, nie ja. Ja jestem taki lajkiem, ale co zrobię, to zrobię. Nie? I co, nic nie... A, tu, widzisz. No. Spryskiwasz do szyb. W ogóle mi nie chodzi. To ja mówię, jak zderzak, to i tak trzeba ściągać wszystko. Spryski do szyb. Do szyb. Aha, nie pryska, tak? Nie pryska, nie wiem, czy silniczek jest walnięty. Tu jakiś kabel mi wisi, nie wiem od czego, czy to od halogenu. Nie, to jest czujnik temperatury. No tak, no bo szczytuje. To się wpina pod zderzakiem. Będzie ściągnięty, to później zapnę go na miejsce. Tak. Lampa ma zerwane mocowania w środku. A i dwie poduchy bym miał. Skupiłem zamienniki. Z Gaćko. Zrobimy pewien test. Bo on wcale ładnie nie odpalił. Nie wiem, nieraz jak to stoi tak ciężko, bo drugim zapala, to wejdź, wciśnij sprzęgło i spróbuj go odpalić na sprzęgle. No, no dobra, ale do sprzęgła
Czy wtedy było na sprzęgle? Na sprzęgle, tak? Teraz na sprzęgle odpal. Na sprzęgle odpalam też teraz. Dobra, zgaś. Spuść sprzęgło i bez sprzęgła odpal. Sztywno, twardo odpala. Chciałem powiedzieć, że mam końcowi w oryginalny tunik. Przegazuj go! Nie, 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 mocniej! Kopci, nie? Kopci? Wyjdź. On jest zjarany. Nie podoba mi się to. Zgadza się. Już widziałem nawet Audi tak kopce, jak depnął, wiesz? Jak to mówią? Diesel musi kopcić. I tego się trzymam. To ja jeszcze kręcę. Oj, oj, oj. Ty, faktycznie to koło jakoś leży. No, no przejrzyj sobie tylko zderzak. Straszne to, no widać, kurwa, patrzę się. Zobacz, cały w tył. Ale tu, patrz na to. Tu coś będzie się działo, po co? To koło leży, zobaczcie. Chwilę teraz kręcę tam do śruby. No. Tak jak mówiłem wczoraj, ktoś ma 20%, to znaczy, że nie ma tych pieniążków, kurwa. No nie ma, no to jest okej, okay, spoko. Jak ona stoi, no. To czemu to tak stoi? No właśnie zobacz, nie? Czemu to koło tak stoi? Słuchajcie, tak. No stoi, no właśnie, dlatego mówię, on kurwa jest pochylony, tak o. Marcin! Co? Ja stoj! To nie ma sensu chyba tego robić. Co się stało? Zobacz, na górne mocowanie amortyzatora. Ono jest rozwiercane i krzywo przykręcone, pod kątem. Dzwonię na hurtownię, czy to dostaniemy. Bo bez tego to, że to koło będzie tak leżeć. No kurwa, tylko używaną oponę cały czas stawiać, bo przecież to oponę... Będzie, no patrz jak pieprzają. No. Górne mocowanie. Amora. Tak. Widzisz? One stoi pod kątem. One mają być od góry przykręcone, nie od spodu. Ktoś przewiercił na wylot tu dziurę. Bo... Tu mu się śruba urwała. To jest właśnie u nas kup, kurwa, samochód, jeszcze kobieta pójdzie, czy ktoś to się nie zna, nie? Ja pierdyle. I ty, nie dość, że to jest cofnięte w tą stronę, to jest jeszcze cofnięte w tą stronę. A jak to jeździ? To ściąga, to musi... To musi ściągać, no zobacz, łysa opona. Ja cię... Inny nie ma. O, matko jedyna. Marcin. Taniej by było po prostu znaleźć inny samochód. No. Nie wiem, no i teraz jestem w kropce, co ja mam zrobić? Chciałbym zrobić dobrze dla nich, ale jest... bo też mają ciężką sytuację. Tak, tylko powiedz teraz, Radek, jedną rzecz. Zrobimy to, zaraz turbina się odezwie. Niby turbina była wymieniana, zobacz. Tak, 11... Widziałeś tą turbinę? Widziałem. To już jest... Nie, to jest śmierć, no ludzie, no gdzie, no. Ja ci mówiłem wczoraj, zobacz, jak wjeżdżałem, no to koło, że coś mi nie pasowało z tym autem. Co się działo? Nie dość, że waliło, to dziwnie jechało. Ja ci mówiłem, że to jest szrot. Słuchaj, jak ja mam w niego wpompować rozrząd, teraz to, no to jest prawie 3000 zł. To ja wolę wziąć to zawieźć na złom, a kupić im coś za 3000 zł, żeby to jeździło. A tu hamulce to prawie jak moje te tarcze chyba. Aż się boję tam zobaczyć. Nie wiem, no tu widać taki pokaratany, jak to moje stare. Czy mi się wydaje? No pewnie. No. Co? Dobra, nie? To tak, ranty, nie ma? No, to tak jak... Klocków w ogóle, patrz. No. Nie ma klocka. No i to jeszcze to, weź, no. Weź, kurwa, przy to przegląd, jak gości zobaczy, powiem, wypierdalaj. Patrz. Tu nie ma klocków. No nie ma. Klocki jest skupy. Ja pierdyle! Wycieków tu jest co niemiara. Najważniejsza ta właśnie strona. Zobacz, co oni odwalili. Nie wiem, czy ty to widziałeś. Na górze. O! Tu! Z tej strony nie powinna iść śruba.
No ludu pański. I zobacz, o ile to jest przestawione. Tam była nakrętka przykręcona jeszcze do tego. Tak, tylko że dlaczego, to, dlaczego to leży bokiem? Dlatego, że oni całego tego, całe to mocowanie przestawili w moją stronę i do silnika. Dlaczego? Bo jest tam wyrwane, nie ma mocowań. I teraz, żeby z powrotem przywrócić mocowania w tych samych miejscach, żeby to jeździło prosto i równo, to trzeba byłoby wziąć i wyciąć tą ćwiartkę i wstawić nową. To jest bez sensu. Dlatego tobie się wydaje, że on nie ściąga, a ściąga, bo Marcin tylko wjeżdżał. Mówi stary, jego chce rozerwać w pół. Zobacz, ile tutaj masz końcówkę wykręconą, widzisz? No jest, jest. A zobacz z tej strony. Tu masz końcówkę, o. Gwint na tej końcówce. No, no, no. Mało tego. Patrz na to. Tego nikt nie widział? Wózek, on dostał tu strzała. Tam to wyrwało, dlatego że to auto było bite. Czyli to jest w ogóle zerwane wszystko. To no auto było bite. Dlaczego? Zobacz, o ile przestawiony jest gwint już. Zobacz, tu. Popatrz, na wózek. Ten wózek miał być tu. Tu. No. Ten wózek cały jest przestawiony. To wszystko jest przestawione. On dostał tu takiego strzała. Popatrz na podłużnicę. Popatrz na to. To jest śmieć. Zobacz, to przyspawane. Widzisz? Tu ten trójkącik. Ktoś to obciął. Zobacz na ten fartuch. Ktoś to obciął i po prostu wstawił tu obok. Już to widać po tej podłużnicy, że to jest śmieć. Naruszona podłużnica dyskwalifikuje auto do dalszej jazdy. To się nie nadaje. Dobrze, moi drodzy, bo pewnie nie wiecie, bo to taki chaos był na warsztacie. Widzowie dzisiaj nas odwiedzili, których bardzo serdecznie pozdrawiam. Dziękuję serdecznie za prezenciki. Ciąg dalszy Passata B5. Jak widzieliście już na załączonym obrazku, mega nie opłaca się naprawa tego auta. Słuchajcie, tam jest zawieszenie przednie, trzaśnięte. To auto było bite i to tak bite, że to się w głowie nie mieści. Na tyle bite, że wyrwane, jak widzieliście już na filmie, wyrwane były co? Mocowanie amortyzatora. Mocowanie amortyzatora było wyrwane, ktoś obok wiercił nowe dziury, bo stare są... Śrubami jakimiś pozałapywał. Słuchajcie, to byłoby trzeba cały kielich wstawiać nowy. To jest bez sensu. Słuchajcie, auto wartości 2,5 tysiąca złotych, tak? Ja będę się bawił w wstawianie kielichów. Jak wam już powiedziałem, miałem zamiar oczywiście zrobić to auto dla naszej Ewy Wicki, która też ma ciężką sytuację. Widza, o tak, Wicka, widzę. Która też ma oczywiście cięższą sytuację, no dziecko chore, też cukrzyca i tak dalej, więc no co mogę wam powiedzieć? Bez sensu robota tego auta. Podjęta decyzja, Passat B5, który do nas przyjechał, ląduje na złomie. Jedyne auto, któremu się poddaje, nie jesteśmy w stanie go naprawić. Musimy go zezłomować. A co dalej? A dalej zapraszam na materiał. Patrzcie uważnie, bo zaraz będziecie świadkami dla was. Zaraz, dla nas chwila. Musimy dojechać do Wrocławia. O, z Oławy do Wrocławia jest kawałeczek drogi. Damy jakieś 25-30 km. Dla nas jest to dłuższa droga, tam dajmy na to godzinę. Dla was to będzie jednym stryknięciem i zaraz zobaczycie, gdzie będziemy. Tu, ale tak sobie gadamy o Opelkach, który jedzie przed nami. To jest akurat Opel Astra. Sprzedam wam ciekawostkę. W jednym roczniku można było kupić ile modeli tych Astr? Cztery? Trzy na pewno. Jak nie cztery? Trzy. W jednym roku mogliście kupić Astrę F? Na pewno. FGH. No. To była fajna ciekawostka, co? No i tak samo właśnie patrzymy tutaj na tą Astrę. Jest to 1.7 CDTi. Marcin mówi, że wychodziły silniki o trzech różnych mocach. Ten sam... Cztery chyba różne moce były. Trzy albo cztery, no. To jest silnik Isuzu. Tak, tam był montowany silnik Isuzu. Pancerne, fajne silniki. Także jakbyście pytali właśnie o coś takiego jak silnik Opel 1.7. No to mogę wam z pełną... Z pełnym czym? Z pełną powagą powiedzieć, że tak, warto te silniki wziąć. No. To jest to, bo to całe po lewej. Patrz, jakie rozwalone. Ja pierdyle. Ty, tu wszystkie rozwalone są. Tanie auta masz.
możesz postawić. No, to witam jeszcze raz. Moi drodzy, pięknie zostaliśmy wyrolowani przez tanie auta, które żeśmy tam znaleźli, takiego Passata, albo byłoby dawcą, albo byłoby to na tyle jezdne, że można byłoby dać klientowi z powodzeniem i żeby mógł to po prostu użytkować. No niestety zajechaliśmy na miejsce, okazało się, że sprzedali go godzinę wcześniej. No, tak zostaliśmy sobie wykiwani. Teraz byliśmy na jeszcze jednym placu, ale niestety... No patrz, tam by się przydał, ale niestety na tym placu nie posiadają nic dla nas z naszym budżetem. Są troszkę takie lepsze auta. Co mam jeszcze jedno? Nie wiem, jakiś człowiek, który odebrał komunikat na Messengerze. Kwota auta zdecydowanie wyższa. Tamte auta miały kosztować w okolicach 4000. No dobra, podnieśliśmy poprzeczkę do 6500. I co? I czekamy na informację, bo gość ma w ciągu godziny podać dopiero adres, gdzie on jest. Także nie wiemy, czy coś z tego wyjdzie, dlatego że mówi, że nie poda telefonu, bo jest obcokrajowcem, nie zna języka polskiego. No to będzie ciekawie. Mam nadzieję, że uda nam się znaleźć coś, bo jak nie, no to będę naprawdę w czarnej pupie. Ja nie lubię rzucać słów na wiatr i skoro... Nawet nie publikowałem tego, wiecie, ja mógłbym to skasować od razu. Nic nie było, bo nikt nic nie wie, nic nie było. Nie. Gdzie stajemy? Wiesz co, nie wiem, Marcin, na razie. Także słuchajcie, jedziemy szukać dalej. Nie wiem, jak to zrobimy, ale musimy znaleźć. Mamy godzinę naprawdę późną już. Jest godzina 16. Szukamy auta. No dobra, ciemno, nie widać mnie. Co mogę powiedzieć? Następne auto, niestety. Nie załatwię czegoś takiego. Dziura jak pięść w progu. Chyba się o hak walnąłeś. No. A, moi drodzy, zaczynam opadać sił. Nie wiem. No, budżet jest troszeczkę okrojony. Jest ciężko. Jest mega ciężko. Powiem wam tak. Miałem nadzieję, że osoba prywatna sprzedająca pojazd, prywatna osoba, która sprzedaje pojazd, nie będzie tak troszeczkę, że tak powiem, mijać się z prawdą, jak handlarze. U handlarzy nawet nie szukajcie auta, szczególnie tam jakieś nazwy, tanie auta, tego typu rzeczy. To jest złom, to jest wyrzucenie pieniędzy. Wyrzucacie pieniądze w chorobę. Dobra, coś muszę pokombinować. Słuchajcie, moi drodzy, jesteśmy na Orlenie. Pan był łaskaw podjechać oczywiście na Orlena. I co? No oczywiście, uszkodzony. A co jest uszkodzone? Zobaczcie, lampka nie świeci, kurde, tylko na tablicy rejestracyjnej. Tak poza tym mamy wreszcie auto. Możemy wracać z nim i wydać Darkowi. Wszystko to były śmieci, to były po prostu śmieci. Zobaczcie, oryginalne radio, mamy klimatronik, co więcej trzeba? Słuchajcie, auto za 4800 zł, tak? Na tyle się umawiamy? Na tyle się umawiamy. Mamy tu właściciela obok. 4800 zł, więcej wymagać nie będziemy. Normalna rzecz. Jakieś oleje wymienić, jakiś rozrząd, jakieś tarcze, hamulce. To jest normalne. A nie, że ja muszę pół auta wymienić. Tam to wszystko, co żeśmy oglądali, to była tragedia. Zaraz na pewno podjedziemy na myjnię. Jak widzę, pan nie jest sprzedający, bo każdy sprzedający... Słuchajcie, silnik chodzi bardzo ładnie. Każdy, że tak powiem, handlarz musi mieć wypucowane auto. Podnieś jeszcze maskę. Także, słuchajcie, będziemy się zbierać bardzo szybko, dlatego że widzowie zaraz będą po ten samochód. Tak mamy wygląda. Ten? Formularze? Właśnie, umowy to jest podobne. No to rozumiem, do domu podjechać tu. Wiesz co, szkoda, ja cię najpierw podgodzę, żebyś nie szedł na pieszo. Albo Marcin, zróbmy formalności, odwieź pana tym autem. Zobaczysz, przy okazji jak się jedzie, no. No. Bo szkoda czasu. Słuchajcie, dobra, my się też spieszymy mega, pana też nie będziemy trzymać. Jest, mamy, widzimy się na warsztacie. To jest to jeździdło przed nami. Na pewno widzę, że żarówki będzie trzeba wymienić, te LEDy. Bo tylko migają i nie świecą, nic więcej nie robią. No i trochę coś mamy pogmatwane z żarówkami. Zobaczcie sobie, w postojówkach, w stopach. Z prawej strony nie świeci stop, z lewej strony postojówka jest jakaś mocna włożona, ale to na warsztacie pozmieniamy, żeby to miało ręce i nogi. No.
tego co wiemy, to na rozrządzie jest jakieś 70 tysięcy zrobione, czyli trzeba by robić rozrząd. W Passacie też miał być robiony rozrząd, więc tutaj się zrobi rozrząd, zrobi się filtry, oleje i będą mieli normalne jeździdło. Właśnie Marcin teraz jedzie, przejedzie się tym jeździdłem i podejmiemy ostateczną decyzję, ale ja już widzę na samą pracę tego silnika, słuchajcie, zobaczcie, ani to nie dymi, nic się z tym nie dzieje. Dwa parchy, jeden na masce delikatny, to raz konwerterem zabezpieczymy i zabezpieczymy jeszcze oczywiście tam na z tyłu na błotniczku. To są parchy, to nie są dziury, to są parchy. Tak jak to pan z wcześniejszego auta, już nie będę mówił jakiego, mówił, że tylko parch, a się okazuje, że tam pół progu nie ma. No, najciemniej pod latarnią. Mieliśmy pod nosem po prostu sprawny pojazd, który moglibyśmy komuś załatwić po to, żeby mógł się tym przemieszczać bezpiecznie. Szalony będzie odcinek, naprawdę szalony. Słuchajcie, odcinek będzie mega szalony, jak na nasze możliwości, warunki, myślę, że szalony. Jeszcze się zastanawiam, czy w tamto badziewie, które idzie na złomo oczywiście, nie wbije siekierę w dach. No. Tak jakbyś... Dobra, słuchajcie, zapłaciliśmy już za auto. 4800, pan dostał do ręki, auto jest nasze, dokładnie Darka. Dobra, spisujemy umowę, ale to już poza kamerą. Klimatronik, Radio Original, ESP, grzane dupska, 4 szyby w prądzie, co tu więcej chcieć? A lustereczka? Też, w prądzie. No co ty gadasz? No jak? Orzesz ty, to jest kompletne. To jest kompletne. Idę do góry. Subcio, dobra, poczekamy. Nie wiem, tą umowę na razie. Jak coś znajdziemy, to ci na pewno wypakujemy, żeby nie było. Nie, raczej. A wiesz co, różnie to bywa. Może być, że ktoś coś zostawił. A trójkąt na górze jest dobra. Gdzie? Tam był trójkąt. Ta? No. Ty, to ma hak. Co ty nie gadasz? Mogę? No. No oczywiście. Trochę tłumik taki pod... Pierwsza warstwa podrdzewiała. Ty, ale opony jakie ładne letnie. Tak, opony są, widziałem. Trzymaj. O Jezu, to na Castrolu jeździ. Cup folderek jest, jest. Co tu więcej chcieć? Nie ma. No to tutaj uszczelka pod tym, tu posieć. Zobacz, tu jest suchutko. Nie wiem jak z tyłu, no. Ciężko powiedzieć. I nie było czuć oleju na pewno na konektorze, żeby naciągnąć. Wiesz, jak są lekkie wypocenia, to kurde, to jest 20-letnie auto. Jakiś olej byłoby zapocenia, dobrze sprawdzić. Moi drodzy, mamy kupionego tego Golfa. Pierwsze kilometry. Jakie wrażenia? Coś delikatnie drży. Wiecie co? Tak jakby jakaś poduszka, coś takiego. Drży, czuję to na pedale gazu. Spoko, tym się zajmiemy, to zrobimy, to nie ma problemu najmniejszego. Ja obstawiam tutaj pewną rzecz, co się dzieje. Może być dwumas, ale to ogarniemy. Bo czuć takie minimalne wibracje na kierownicy, czuć minimalne wibracje na pedale. Damy radę. Ale tak poza tym, słuchajcie, to jest auto używane. W dalszym ciągu mówię, powtarzam, to jest auto używane. Mamy pojazd, który się naprawdę dosyć fajnie zbiera. Ile to jest biegowa skrzynia? Zaraz wam powiem, bo nie pamiętam. 5. No, szkoda, że nie 6. Jest to 5, ale naprawdę przełożenia i wszystko jest naprawdę na najlepszym poziomie. O. To się trzyma drogi, to nie pływa, to nie cuduje, nie kombinuje. Elegancko. Spróbujmy wyprzedzić. Nie, no słuchajcie, nie ma dyskusji. Za nami nie ma siwo, nie ma. Światła świecą, no nie są to ksenony, ledy czy coś takiego, ale świecą światła, długie też są. Tak, byliśmy troszeczkę go umyć. Nie, jakoś tam super ekstra go myliśmy.
Posłuchajcie, jak on ładnie chodzi. Tu oczywiście silnik też żeśmy troszeczkę ogarnęli. Podnosimy i zobaczymy, co żeśmy kupili. Dobra, osłona amortyzatorów. Byłoby dobrze, bo amory są naprawdę idealne. No, to teraz będzie nasza chwila prawdy, co żeśmy kupili. A, idę po latarkę. Chociaż wolałbym nie. No, a co się dzieje? Marcin? Czy on jest zażegany, czy nie? A. Masz, szukaj usterek. Też się boję. Troszkę, troszkę. Co tutaj mamy? Błotko. Dużo błotka. A, bo jest dużo oleju. Będzie trzeba go troszkę uszczelnić. Z góry gdzieś leci. Pokrywa. Na szczęście pokrywa, słuchaj. Na całe szczęście, ale tak. Opony. Igła, słuchajcie, nowe opony. Nowe, jak nowe. Jakieś to są w ogóle opony? Jakieś to są opony. Jakieś chińskie. Stratus. Stratus, co to jest? WNDM. No dobra, może i chińskie, ale nowe. To jest najważniejsze. Katalizator mamy. Jest kat w tym aucie. Tak, to będzie trzeba się tym zająć, wyciekiem. Tym wyciekiem będzie trzeba się zająć, ale nic nie pukało, nic nie stukało, nie było nic, zero luzu. Klocki oczywiście są. Z tej strony klocek. No, jesteś czy nie jesteś? To jest pytanie. Jeszcze jest. Przewody hamulcowe. To jest najważniejsze, żeby mogli bezpiecznie jechać. Tutaj, proszę bardzo. Nie blokuje się koło, jak tam. Nie, przewody nie są sterowane. Więc... Tarcza jeszcze się nadaje. Klocka jest... Nówka. Klocka jest nówka. Okej, okay, to mamy. Amory tylne, okej, okay, no osłony. Osłony, słuchajcie, są do wymiany. To na pewno nie podlega dyskusji. To okej. Okay. Tak naprawdę, co mamy? Szczerze, bez obijania w bawełnę. Nie można było zajrzeć, wiecie. Wszędzie? Wszędzie, no bo niestety bo nie było warunków, tak? Było ciemno i tak dalej. No mamy tutaj wyciek i to widać, że to jest wyciek od góry. Ten wyciek jest z pokrywy. Jest po prostu z pokrywy, ale my wiemy, jak go uszczelnić. Słuchaj, to się przynajmniej trzyma kupy i dupy. A, dobry wieczór. Normalnie ręce badają. Za co? Co ty? Aha, jedno moje pytanie. Jedno moje pytanie. Oznajmiam. Ja nie pytam grzecznie. Oznajmiam, będziecie na kanale. To sobie obejrzysz już, a ja teraz coś pokażę Darkowi tu. To sobie obejrzyj, przeglądnij. Czy to będzie odpowiadać? Ale mi się już... Ja powiem tak, już mi się podoba. Teraz proszę sobie oglądać to. Czy takie coś by was zadowoliło? Jest, on się nie musi robić. Nie ma, nie. Obejrzeć, przejrzeć. Słuchaj, powiem tak. Wypas jest jeden z najlepszych. Przede wszystkim. 1.9 TDI, 110 koni. Mhm. Powiem ci, ma to kurwa kopyto. Jak jechałem z tym od Jelcza tutaj, szok. Wyposażenie. Klimatronik. Grzane dupska. ESP. Cztery szyby w prądzie. Masz wszystko na wszystko. Aha. Do negocjacji. Co o tym sądzicie? Wow. Ja wam tak wierzę, że mi jak wyszłam, jak zobaczyłam, to jest
Pasek, ja go tak szybko myłem po ciemku, także wiecie, pasek, on był brudny. W razie czego dobrze. Aha, komplet opon. Właśnie... Kół. Kół. Całych kół, nie opon. Kół. Dostajecie cały komplet kół w razie czego z tym wszystkim. To. I tak jak mówię, żale dubska. Tak. Nie. To jest, no ma nic nie stuka tutaj. Ja bym do tego gościa wziął osobiście. Łeb przy samej dupie. Dlatego jak usłyszałem, kto to jest, wiedziałem, że to będzie już... Byłem u was, tanie auta. Pojechałem, identyczny, tylko z automatem. Automat. Za Lidl byłeś może? Tak. Nie, ja byłem tam, oglądałem. Dziadostwo. Właśnie. Dziadostwo. Patrzę na zdjęcie czerwonego. No. Mówi, jaki ładny. Patrzę na nich, ja mówię, że to śmieć. Pojechałem do gościa, Borę oglądać. Gościu mówi, panie, on ma tylko parcha, delikatnego parcha. Dla mnie parch to jest to. To jest parch. O, to jest parch. Widzisz? To jest parch dla mnie. Nie zgnita, a tam kurde dziura na wylot. Teraz jeszcze jedna kwestia. Posłuchaj, jak ten silnik pracuje. To jest tak, blacha, oryginał. Tak, rozrząd byłoby dobrze zrobić. Ale lepiej dać to, to ja zostawiam u ciebie oczywiście. A po co u mnie? Jedź tym do domu! Ale nie, jak rozrząd chciałbym wymienić u ciebie. Trzymaj, prezent od nas. Jest to twoje. Słyszysz, jak ten silnik pracuje? Możesz usiąść. Dobra, zgasz go, Marcinie. Tak, bo wiesz co? Tu jest guma. Myśmy szybko. Myśmy usłyszeli, że wy jesteście tam, ja szybko to zakładałem. Jest, zaraz dopniemy. Opony masz nowe. Także, co mogę powiedzieć? To jest prezent od nas dla was. Za darmo? Tak, za darmo. Nie. Tak! Nie ma ze mną dyskusji. Jeżeli zadyskutujecie chociaż raz, żegnamy się i się więcej nie widzimy. Ja nie na darmo, ja nie potrzebuję tego auta. Ja po cholerę to jechałem. Ale macie. Ale co ma? Dzień macie w plecy przez nas. Nie. No i co się martwisz? Tym się zajmiemy, żeby to... To przepiszesz tylko po prostu na mnie, ja się już tym zajmę. Zobaczycie na kanale, co z tego wyjdzie. Będzie zgnieciony osobiście. A może my przywieziemy pieniądze i dacie na Gabrysie? A jak cię zaraz czas... Właśnie. Nie. Mamy, ale Gabrysia też... Nie. Spokojnie, ja poprosiłem widzów. Widzowie będą chcieli, to wpłacą, nie będą chcieli, to nie wpłacą. Wiem, że ten link trzeba tam coś wpisać, nie wiem, co się dzieje. Zajmę się tym, dzisiaj się zajmowałem tym. Zajmie, pomożecie mu z tym linkiem i ja się tym zajmę, zobaczę, co z tym linkiem zrobić, jak to zrobić. Będzie główny film, dlatego mówię, że będziecie na wizji. Też macie chore dziecko na cukrzycę, też macie ciężko, też macie przesrane. Sorry, przykro mi, że trafiliście na głąba, który po prostu ciął podłużnicę, prostował i cudował. Jak mogę, tak pomogę, mogę tak. Więcej nie mogę. Jesteście wielcy. Uściskam cię jeszcze raz. Ewa, przestań. Ale spokojnie. Nie możecie być tak dobrze. Spokojnie. Jest okej. Jest okej. My i tak przyjedziemy z czymś. No, nie, nie. Rozrządzik będzie trzeba zrobić, wiesz. Pojeździcie. To jest tak. Olej, filtry, rozrząd. Standard. Tak. Ale ja u ciebie wymienię. Nie ma problemu. Wymienimy to. Standard. Po nowym roku jeździcie. 70 tysięcy temu był rozrząd robiony. Nie wziąłem tego od handlarza. Wziąłem to od osoby prywatnej. Ale myślałem w 100%, że to jest handlarz, bo te auta stały jedne przy drugim i wszystkie miały kartki. A co się okazuje, prywatna osoba sobie postawiła między nimi ten samochód. I bo co się... Mówi, że on od ojca wziął Passata i on jest większy i... Chciałem wziąć tego Passata od niego, nie. Uwierzcie mi, Passata dostać. Po tym i zobaczyć, czy numer telefonu się zgadza, czy to jest od handlu. Ja już chciałem benzynę brać Passata, chciałem sedana brać Passata. Ja już z Ukraińcem się dogadałem, czekałem 2 godziny we Wrocławiu. Ukraińiec przyjdzie z pracy, sprzeda mi Passata. Tak mi sprzedał tego Passata, że nie go trafi. To może za tydzień się spotkamy, bo ja teraz jestem zajęty. Ja nie mogę. Ja nie znam polskiego, ja nie znam tego, ja nie znam tamtego. Ja nie mogę.
Więc nie ma po co mieć słów. Marcin, co? Podniesiemy go do góry, pokażemy, jak to wygląda od spodu. Jest zdrowy, nie jest bity. Zawsze mam szczęście do tych lakierów. To Laguna jakoś jest to... No bo ten lakier ci pasuje. Jego jakby tak go przepolerował, ale on by wyciągnięty był. On by był wyciągnięty. Uważam, że tak, nie jest zniszczony. Katalizator masz. A nie bałeś się tak jechać, żeby najpierw go sprawdzić dopiero, czy coś? Ale co mam się bać? Nie, spód wiesz, nie, no to sobie teraz sprawdziłem od spodu. Zobaczyłem od spodu, co jest do zrobienia i już pokazuję, tłumaczę i objaśniam. Tylko znajdę latarkę. Jest latarka. Co mamy w nim do zrobienia? Inaczej, porównajmy sobie. Co mamy do zrobienia w tym? Do wymiany jest ćwiartka, więc to jest nieopłacalne. Następnie tutaj całe mocowanie tego MacPersona, uszczelnienie całego silnika, skrzyni, wózek jest tak przestawiony, tak kopnięty, że to dyskwalifikuje w ogóle do roboty. No ale gdyby nie było, to mamy to. Ja wam coś pokażę. Oczywiście. Poczekaj. Teraz mi razem pokazywał. Tak. Pokazywał te dwie. Katalizator nie istnieje tutaj, bo go nie ma. A to widziałeś? Tak, to widziałem. Aha. To widziałem. Też wyrwałeś. Dobra. Z tyłu w ogóle nie ma tarcz, nie ma klocków. To koło się blokuje. O. To jeszcze jakoś się kręci. O. A tam to się blokuje. Tarcze, klocki nie istnieją. Nie ma tu. Tylko, widziałem, tylko z przodu były wymienione. Opon nie ma. Niestety nie ma. To wiem, to widziałem. Dokładnie. Rozrząd, filtry, to wszystko. Mało tego. Jest dziura, że woda się leje do środka. Mokro mam, wiem. Mokro? Myślałem, że to wiesz, te odpływy trzeba... Tam jest zgnite, nie, tam jest po prostu pod szybie zgnite i to wszystko się leje do środka. Więc tego auta tutaj nie ma. Ja wiem, to kosztowało 2500. Mocno się zastanawiam, czy nie zrobić zaraz wam fajnego show, nie wbije się kierę po prostu w dach. To się nie nadaje, nie pozwolę wam tym jechać. Nawet bym nie pozwolił tym jechać, bo to jest śmierć w oczach. Jest taki naprawdę ten? No, tutaj jeszcze ten. Popatrz, Ewa. Boże. To, ale to jest nic. Popatrz tu. Oryginalnie było to przykręcane tutaj. Czy ślad jest nawet. Tu. Czyli no. On go źle cały, nie, cały wózek, cała ta strona, to o, to. Popatrz, jak było spawane chamsko, widzisz? No, na podłużnicy. Podłużnica jest tu złamana w pół. Ona nie istnieje. Tyż on mógł nas zabić. Nie istnieje. I teraz ten element, dlaczego to koło jest tu zdarte cały czas? I ściąga, ono pływa. Bo ten element na MacPersonie, żeby mu pasował, to go wziął, przewiercił w innych miejscach otwory. Przestawił mu całą geometrię. Gość niepoważny na maksa. Dlatego to auto nie przeszło przeglądu. A na lewo zrobili przegląd. No. Właśnie, a powiedz mi, dzwonić do tego gościa z przeglądu i mu powiedzieć, że jest... Ja osobiście pojadę do niego. On przecież kogoś pozabija. Ja nie będę tu na nikogo mówił, ani nikomu go oczerniał. Nie chcę. Nie chcę, bo to nie ma sensu. To jest śliskie mnie i tak tutaj poza kamerą powiem tak. Codziennie mam straszenie, że dostanę nóż w plecy, że mnie podpalą, że mnie... O, chłopie. A ja mam na to wygwizdane. Ja mam na to wygwizdane. Prawda, 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 jeszcze raz prawda. Tam będziesz miał lepiej. Tam nie mogą, bo jest za dużo. Teraz idziemy tam. Sam, tu jesteś sam, a tam masz pełno budynku. Już ci mówię, co jest do zrobienia. Tutaj. Ta osłona amortyzatora. Amortyzatory są idealne. Klocki, to wszystko masz. Opony masz nowiutkie. No, opony są piękne. Osłona. Osłona, no. 20 zł. To. Jedna i druga. Tylko trzeba go ściągnąć całego, nie? I dopiero wymienić. Wiesz, jak to szybko? Odkręcasz jedną śrubę i dwie śruby na górze. Dokładnie. To jest bardzo szybko. Zdrowo przede wszystkim. Zdrowo. No popatrz. Popatrz na przewody hamulcowe. Znajdź mi chociaż rdze na nich. Stalowe. Tu masz przewody. Tu masz przewody. Popatrz. Ja ci je... Patrz. Jeszcze są z farbą. Lecimy sobie dalej. Oczywiście to, co mówiłem, jest to zapocenie. Prawda? Jest tam. Jest ściana zapocenia. Żeby kupić Passata, żeby był chociaż w takim stanie, bez dychy nie podchodź. Widziałem po 15, 16. Bez dychy nie podchodź, żeby był chociaż w takim stanie. A co z tego, że ja kupię drugi złom, w którym nie będziecie jeździć? Z mi się chyba udało z tamtym, bo był zostawiony, było robione sprzęgło, było robione wywachacz, nie? Ale jak mu policzył gościu, ile ma za to zapłacić, to facet powiedział, że zostawia go
Tak jak ty go dostaniesz, powiedzmy nie, to ja mówię, że nie. Znaczy, to idzie na złom. Najprawdopodobniej powiem ci, co z niego zrobię. Będzie królikiem doświadczalnym tu na placu. Aha. Pokażę wam, co się dzieje, jeżeli nie wymieniacie płynu hamulcowego. Będziecie go widzieć na jakichś takich różnych testach. Wykończę go już na maksa, bo ty na ulicę na pewno nie wyjadę. Absolutnie nie podlega to dyskusji. Teraz jesteś już oficjalnie... W ogóle ładnie stoi, nie? Wysoko nic. Tak, oficjalnie już masz przeklazane wszystko. Tam masz umowę, wszystko masz. Umowa jest, że tak powiem, oryginalnie zrobiona, nic nie jest podrabiane, nie nic. Fajnie, że nawet takich rzeczy, wiesz, kamyczki, ale wiesz, nie jest zgnite na wylot, to jest najważniejsze. Jak się naprawdę możemy wam odwdzięczyć? Nijak, tym się już odwdzięczyłaś. Przede wszystkim, pomagasz mi w komentarzach. Bezinteresownie ty mi pomagasz w tym, że próbujesz znaleźć warsztat. To mi wystarczy, naprawdę. Mi wystarczy uśmiech na waszej twarzy, nic więcej nie trzeba. Dobra, macie WhatsAppa? Macie. A masz ubezpieczenie? Tak. No i super. Nie ma dzisiaj żadnego filmu, dlaczego? Bo nie mogłem wam pokazać, że jeżdżę dla was po auto. Ewa, nawet mnie nie denerwuj, absolutnie nic nie trzeba. Jest wszystko okej, okay. Naprawdę jest cudownie. Cieszę się, że was mam. Cieszę się, że mam takich widzów i nic więcej mi nie potrzeba do szczęścia. Naprawdę. Słuchaj, ja nie potrzebuję milionów, ja nie potrzebuję niczego takiego. Mam kieliszek chleba, to mi wystarczy. Naprawdę. Jak byście znaleźli to cudu? Haha, najgorsze to to, że znaleźliśmy to pod nosem. Zjeździliśmy cały Boży dzień. Zobaczysz na materiale. Cały dzień zjeździliśmy. Tam jest taki przycisk. Jakieś igły nie znaleźli, bo ja przecież... O! Będę miała chłopa w domu cały czas, jak się ciepło zrobi. Deś? To jak możemy się odwdzięczyć? Nijak, nie. Nie będziemy taka... dyskutować, tylko przyjedziemy. Nie. No. No, bo się pogniewamy. No. Cieszę się, że mogłem pomóc. Powiem ci, fajnie światło nawet świecą, Dim. No, dla mnie światło też podstawa. Bardzo ładnie świecą. Bardzo ładnie świecą. Jechałem przez las Oława Jelcz. Bardzo fajnie świecą. On bardzo fajnie się trzyma. Nie udało się, żeby na tablicy było na przykład EW albo DA. Jest UL. Jest UL, tak. Już normalnie... No. No i super. Niech służy. To co, otwieramy? Tak, wyjeżdżamy. Wszystko ponoć tu działa. Nie sprawdzałem, ale ponoć wszystko działa. Tym nie działa nawet już. Daj se spokój. To jest. Gdyby nie ta podłużnica, gdyby nie to przestawienie, okej, robilibyśmy. Wyjeżdżamy, świętujemy. Tak jest. Wypijecie za nasze zdrowie, będzie dobrze. Ja wyjadę autem, żeby ktoś nie ten. Może być herbatką. Jest kluczyk? Dałem Darkowi, właścicielowi. Mogę kluczyk? O, już. Co ty znowu zostawiłaś? Nic. Coś na osłonę. Tak, na słodko, na prawo. Ewa. Ja to znajdę, ja ci to oddam. Nie, to idziemy, dałem cię. Przedajcie na pokazówkę. Wy macie tutaj i trzymajcie tutaj. I cicho! Masz dziecko, masz komu dać. Ja mam stare pannice u siebie. Słuchaj, co ja dam córeczce 20-letniej? Ona chłopa ma, kurde, ale ja jej będę ciasteczko dawał. Ale zobacz, jak ja wyglądam. Mi wystarczy ciasteczek. Dokładnie. Szerokości szczęśliwego nowego roku. Wszystkiego dobrego. Bawcie się dobrze. Nie ma za co, Darku. Dziękuję ci bardzo. Nie ma za co. Dziękuję ci bardzo. Ale to jak przyjedziemy, to... Przestań. Za nic się nie będziemy rozliczać. Ewcia, wszystkiego dobrego. Proszę bardzo. Nie ma za co. Nie ma za co. Szczęśliwego nowego roku. Dokładnie. Bawcie się dobrze. Najważniejsze, żebyście mieli jeździdło, żeby to służyło, żeby to miało ręce i nogi. To po nowym roku się czekajemy. No, teraz zwolnimy się do napiszę. I jedź do domu, bo w tej chwili nie możesz nawet słowa powiedzieć, no, widzę. Dobra. No. Na razie. Dzięki wielkie. Hej, hej, pa, pa. A tam wielcy. Znaczy, wiesz, wiem, że jestem wielki, muszę schudnąć. To trzymajcie się. Proszę cię bardzo. Hej, hej. Na rodzinę. Nie ma sprawy. Niech służy, niech się toczy najdłużej, jak się tylko da. Proszę, hej. No, chcieliśmy kupić Passata, ale niestety Passaty są drogie. Passat, taki w miarę, który można byłoby sprawić, no to jest tak 80 tysięcy. Takiego budżetu nie miałem. Także niestety nie miałem takiego budżetu.
Trafiliśmy, jak widzieliście, na golfa pod samym domem, że tak powiem, pod warsztatem. To w Jelczu Laskowicach. Starczyło sobie pojechać do Jelcza Laskowic po prostu po golfa. Dobra, moi drodzy, trochę będą ciemne te filmy, bo niestety jest już ciemno i późno. Pomagajcie. Naprawdę pomaganie jest świetne. Jest po prostu super. Na swoje możliwości, ile możecie, to pomagajcie. Co mogę wam powiedzieć? YouTube jakieś pieniądze mi płaci i właśnie takie pieniądze chciałem przeznaczyć na taki cel przynajmniej. Mam nadzieję, że będzie wam się podobało, że to wam się podobało, że widzowie, którzy pojechali nowym autem, znaczy nowym, nie nowym, używanym, ale swoim nowym autem, będą zadowoleni, będzie służył najdłużej, jak się tylko da. Dzięki serdeczne za uwagę, pozdrawiam i do następnego materiału. Trzymajcie się.